Na warsztaty Lalilu przyszedł uroczy kucyk. Mamy dla niej strój wykonany z różowej piankoliny. Pomaluj futro. Narysuj brwi. Jej spodnie są liliowe. Udekoruj kieszeń ślicznym kwiatkiem. Abby ma długie włosy z grzywką. Ona nigdy się nie poddaje. Wszystko ma dobre strony. Abby przyszła do sklepu spożywczego. Wow, ile smakołyków! Nie mogę wybrać jednego. Wszystko, co lubię, jest na górnej półce. Jak to stamtąd zabrać? Jeszcze jedna półka? A, cóż, nie jestem aż tak dobra we wspinaczce. Okej, zabieram wszystko, co spadło. Jest tu cały kosz. O, marchewka! Rany, to nie jest mój dzień. Mała też wystarczy. Weź swoje zakupy. Dobry wybór. Gotówka czy karta? Proszę bardzo. Dzięki za zakupy u nas. Do zobaczenia. Oczywiście. Ten żółty kucyk zawsze jest wesoły. Narysuj leginsy. Tak, kucyki noszą je w ten sposób. Napnij wstążkę. Dopełnij stylizację, dodając kamizelkę. Wysuszona, mokra chusteczka zmienia się w schludny kołnierzyk. Pstryk! Wstążka została rozdzielona na przedłużenia włosów. Zrobiliśmy rude włosy z kosmyków. Ogon ma ten sam odcień. Jest piękny! Dzięki różowym oprawkom ten kucyk wygląda idealnie. Teraz wszystkie swoje myśli zapiszę w pamiętniku. A, fortauny są najlepsi. Pisanie w moim pamiętniku jest lepsze niż praca domowa. Mam dość nauki. Czas się pobawić. Im głośniejsze są moje ulubione piosenki, tym lepszy mam nastrój. Podczas gdy May tańczyła, wypchnęła pamiętnik pod łóżko. Potrzebuję więcej miejsca do tańca. Kula dyskotekowa tworzy niesamowitą atmosferę. Impreza jest świetna. Ale wygląda na to, że pora posprzątać. Tak wiele rzeczy znajduje się w niewłaściwym miejscu. Starożytne wazy i drogie obrazy nie powinny być pokryte kurzem. O! Po ciężkiej pracy mogę się zrelaksować i pobawić moim Tamagotchi. Wybierz koraliki na Tamagotchi. Wypełnij otwór klejem na gorąco. Weź zieloną koniczynę. Będzie na szczęście. Wyświetlacz zaświecił się. Narysuj kilka przycisków. Udekoruj urządzenie błyszczącymi wstawkami. Ale to jest słodkie. Teraz możesz nosić Tamagotchi na szyi jak wisiorek. Prawdziwy miłośnik nosi zwierzaka zawsze przy sobie. Karmię go, kładę do łóżka i bawię się z nim. Jest tyle do zrobienia. Opieka nad cyfrowym zwierzakiem to wielka odpowiedzialność. Przyszła para uroczych kucyków. Nadaj im wyjątkowy wygląd. Narysuj brązowe oczy. Pierwszy kucyk ma na sobie bluzkę z szerokimi rękawami i spodnie. Czapka stanie się wspaniałym dodatkiem. Na pasku znajduje się zegarek w kształcie plastra owocu. Wyglądasz zupełnie inaczej, kochanie. Podoba mi się twój styl. Teraz twoja kolej. Ubierz drugiego kucyka w spodnie z kieszeniami. Uzupełnij stylizację żółtym topem w paski. Magia Lalilu stworzyła okulary. Priya ma na sobie swoją ulubioną stylizację, a Miriam pozostaje wierna swojemu stylowi i jaskrawym kolorom. Wreszcie nadeszła przerwa. Priyo, czy odrobiłaś pracę domową? Oczywiście, mam też dodatkowe zadanie.
Czy mogę skopiować od ciebie? Proszę. Chętnie pomogę. Teraz wezmę zeszyty z szafki. Dziewczyny, widzę was. Bądź ostrożniejsza. Rozrzuciłaś wszystkie zeszyty. Ja to zrobiłam, ale i tak było fajnie. Chodźmy do klasy i usiądźmy obok siebie. Przytnij plastikową pokrywkę. Podkreśl ją na liliowo. Papier piankowy będzie potrzebny na klapę i spód. Wow, ile tu kryształów! Ale potrzebujemy więcej. Kolorowe posypki zmienią torbę w smakowity dodatek. To marzenie każdej modnisi. May przygotowuje się do nowego dnia. Weekend minął tak szybko. Jutro mam szkołę. Muszę przygotować się do lekcji historii. Aha, mam to. Teraz muszę przygotować plecak, żeby niczego nie zapomnieć. Cóż, wezmę kredki i zeszyty. Uwielbiam rysować. Noc szybko dobiegła końca. To już ranek? Spóźnię się. Wcześniejsze przygotowanie plecaka było dobrym pomysłem. Czas na mnie. Tuk-tuk zawozi dzieci do szkoły. May, wskakuj. Zaraz odjeżdżamy, czekamy na ciebie. Witajcie, dziewczyny. Ach, martwiłyśmy się, że nie przyjdziesz. Nie ruszyłybyśmy bez ciebie. Wow, czy to jest nowy plecak? Super, jest taki stylowy. Pasuje ci. Chodźmy, następny przystanek to szkoła. Zmień plastikowy pojemnik na pudełko z nudlami. Pomaluj na złoto. Sznurek został rozpięty, by uzyskać pełną porcję. Dodaj dodatki. Zamknij szczelnie pojemnik. Potrzebujemy pary jednorazowych pałeczek dla miłośników pikantnego jedzenia. Smacznego! W parku jest nowa budka z fast foodem. Czeka na ciebie smaczny ramen. Ile niezwykłych smaków. Uwielbiam pikantne jedzenie. Co możesz mi polecić? Oto najbardziej pikantny smak. Na pewno ci posmakuje. Wystarczy dodać wody. Odczekać kilka minut i makaron jest gotowy. Pyszne. Będziemy tu jeść każdego dnia. Zmień dzwonek w megafon. Włóż słomkę. Przymocuj połówki koralików i plastikowy uchwyt. Czerwień i biel. Co za ciekawy wzór. Pomaluj go połyskliwym lakierem. Będziemy potrzebować dłuższego uchwytu. Przed lekcją odbędzie się występ fanklubu Fortown. Uwaga, uwaga! Nie przegapcie tego! Fortown wystąpi w naszym mieście! Nasi idole będą tak blisko! Ktoś nadchodzi! Krycie się! Uspokójcie się! Widzę, że dzieci postanowiły same prowadzić lekcje. O, to mi się przyda. Wszyscy gotowi? Teraz słychać mnie nawet z tyłu. Materiał będę tłumaczył tylko raz, więc postarajcie się go zapamiętać. Megafon to był świetny pomysł. Jaka urocza girlanda. Zaraz wszystko pozmieniamy. Potnij tekturę na paski. W każdym z nich należy zamocować lampkę LED. Co za piękne chińskie lampiony. Taśma dekoracyjna to kolorowy detal. Pod każdym lampionem znajdują się frędzle. Jest wyjątkowo piękna. Dodaj chińskie znaki. Przyjaciółki spacerowały po Chinatown. Wkrótce zrobi się ciemno. A, wtedy będzie jeszcze ciekawiej.
dziewczynki stały w pobliżu stoiska, czekając na zmierzch. Lampiony rozbłysły ciepłym światłem. Nawet latający kucyk przybył na ceremonię parzenia herbaty. Przyjaciółki popijały herbatę i podziwiały piękno tego miejsca. Dodaj puszysty pompon. Para uszu jest gotowa. Dodaj ramę z drutu. Teraz można je łatwo przymierzyć. Skręć wycior, by zrobić ogon. Nie można przeprowadzić pełnej transformacji bez ogona i uszu. Kiedy możesz zmienić się w pandę, musisz zawsze kontrolować swoje emocje. Mei nie patrzyła pod swoje kopyta, gdy nagle… Auć! To boli! O nie, jej czerwona panda obudziła się. To znowu się dzieje? To prawda, odbicie nie kłamie. Uspokój się, Mei. Oddychaj. Zrelaksuj się. Mei Li, przyszłyśmy cię zobaczyć. O, tak się cieszę, że was widzę. Wow, śliczne uszy i uroczy ogonek. Nie wpuścili nas na koncert. Ale możemy bawić się tu wszystkie razem.